Dobra, robimy teraz, uwaga. Oj, przepraszam. No my będziemy dzisiaj tuningować tą furkę. To jest Kalio, ponoć najszybszy samochód w grze, czujesz to? Od niego można tak stuningować, że będzie obniżony i to obniżenie sprawia, że jakoś gliczuje się samochód cały i jakoś ma bardzo wysoką prędkość maksymalną. Karin Kalio GTF. Specjalnie go nie tuningowałem, tak, wbiłem sobie do tuningowni i stuningowałem pancerz i myślę sobie, a czekaj, to przecież z ludzkami przytuninguję, hamulce dałem. Ale tak, lecimy od początku i tu mamy taki dość interesujący przedni spoiler, przedni zderzak. Tutaj patrzę, co by mu tu włożyć. Powiem szczerze, ten samochód na pewno nie należy do moich ulubionych, jeśli chodzi o wygląd, więc nie wiem, co tu zrobić. Ale jak jest szybki, to go sobie kupiłem. Tak patrzyłem sobie spośród tych ukrytych samochodów, które mają być dodane do gry i spośród tych, które już są w grze, to wychodzi na to, że Kalio jest najszybsze, więc po prostu warto go sobie kupić. Na razie damy taki zderzak, potem będziemy coś tam kombinować. A, tu mamy coś interesującego. W ogóle strasznie szerokie kapcie ma ten Kalio z tyłu. Bardzo spoko to wygląda. Aha, pewnie będziemy mogli sobie dać inny wydech, to zaraz to zobaczymy. Silnik, i tutaj oczywiście też możemy sobie pozmieniać parę rzeczy. Damy sobie karbonowe. Tutaj, ja lubię, jak mi się to wszystko tutaj obkręca. Ostatnio tuningowałem sobie Sultana RS u Benego. I też tam właśnie można było sobie tak porobić. No właściwie to te opcje tuningowe, które tutaj widzimy, to są od Benego, no nie? Od tej aktualizacji. Celico to jest, tak? To nie jest Kalio, tylko Celico. Siema, Kwiatek. Fajnie wygląda to furka. No widzisz, no jednemu się podoba, drugiemu nie. Mi się podoba Chrysler Crosswire, więc no. Nie będę z nikim nie dyskutował o gustach, prawda? Uniwersalne wydechy. Dobra, mamy nadkola, ale zobaczcie, co się dzieje. No powiem ci, że nawet pasuje, nawet jakoś tam pasuje. Oczywiście tego nie... Boże. O Boże, co ten Rockstar? What the fuck? Widzicie to? Nie wierzę. Co ten Rockstar? Dlaczego on do każdego samochodu musi dodawać coś takiego? Ej! Co jest? Interesujące. Nic mi tu nie pasuje do tego auta. Dobra, tu mamy taką maskę z ogromnym wlotem. Ojej, ja nie wiem, co tu wybrać, chyba to wybiorę. Jestem podjarany tak w ogóle i mam bardzo dobry humor dzisiaj i powiem wam dlaczego. Bo dostałem dzisiaj powiadomienie takie, że Fanatec wysłał mi nową kierownicę Direct Drive'a. Jestem obsikany cały dzień dzisiaj, ze szczęścia, naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie. To jest ten Direct Drive. Nigdy nie jeździłem na takiej kierownicy, jestem ciekawy, jak to, o co w tym chodzi. Także na pewno zrobię jakiś film na ten temat. Mega, mega fajny sprzęt, wydaje mi się. I co, takie malowanie undergroundowe? No, z tego można zrobić rajdówkę. Czy to dobry samochód jest na takie szutry, nie szutry? Tak, nie chcę, żeby ten samochód był jakiś taki smutny, ale z drugiej strony, no on mi się nie podoba zbytnio. Ten przód jest taki... Ajajajajaj. Ej, z tego samochodu można taką paskudę zrobić, że ja nie wierzę. Straszną paskudę można zrobić. Te światła wcześniej, co wam pokazywałem, no tragedia, tragedia. Jeszcze tu jakieś wloty przesadzone. Okej, ostatni na samym końcu spoiler nawet nie jest przesadzony, więc jestem zaskoczony. Rockstar nie dał tutaj przesadzonego spoilera, to jest chyba pierwszy taki samochód. O, to będzie pasować. No i jest, nie wygląda tak źle, a felgi możemy sobie dać nawet w jakimś tam szarym kolorze i też będzie pasować. Kurczę, naprawdę trzeba się trochę postarać, żeby to samochód miał jakiś taki ładny skład. Jakąś taką paletę kolorów, wiesz, porozstawiać sobie, jakie kolory podobierać do danego auta i jeszcze, wiesz, żeby to pasowało. Kurde, trzeba być artystą. A niektórzy to po prostu dają, wiesz, najdroższe opcje i super, nie? No to tak, teraz żeby ten samochód cisnął na bogato, żeby wiesz. No nie wygląda źle, no. Z tyłu ten samochód wygląda porządnie, wygląda spoko, tak klasycznie. Tak, zaraz go obniżymy jeszcze, no będzie w ogóle już bardzo szybki. Dobrze, no to zobaczmy. To było tu chyba. Czyli pojazdu. I chcz, on siadł! I teraz on ma super dobrą prędkość maksymalną, ale słabo skręca.
A nie brzmi, posłuchajcie. Ja jeszcze nim nie jeździłem, więc nie wiem. No jest szał! A, trzeba dać jeszcze opony do driftu. No nie, no to już wtedy ciężko będzie się ścigać. Ja wiem, że one tam zwiększają troszeczkę prędkość maksymalną, no nie? Ale samo obniżone zawieszenie jeszcze, no, poprawia ten efekt. A samochód jeszcze w miarę jako tako się prowadzi. A driftowaliście nim już w ogóle? Pojedziemy sobie na lotnicho i sprawdzimy, co on potrafi. Najlepiej by było zrobić jakiś drag test. Ojej, 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 ojej. Dobra, z tym skręcaniem ciężko. Tak może go zarzucić, no nie? Taki jest. Ale kurczę, i tak w porównaniu do tych innych Supr i tych samochodów z napędem na tył, to Kalio wymiata. No na PSC nie mam tego jak sprawdzić, nie? Tak, żeby mieć jakiś taki, wiesz, dobry licznik. No to tak jak klasa sportowa chyba. Klasa sportowa robi 120 mil. O ile te zegary dobrze chodzą. Boże, suka, co ty ubrałaś? Mam cztery oczy jak pająk. Ta, o, właśnie, Celica wygląda jak pająk. To pasują to pasuje ten kask. To wszystko gra. Ej, chyba jechaliśmy to ostatnio, co? Ej, no kurde, patrz jaki start po ten samochód. Ja wystartowałem... O! Ja wystartowałem bez boosta. Jezu, gościu! Przecież ci dam się wyprzedzić, spokojnie. Dobra, ten wyścig trochę znam, wiesz, więc jak przegram, to będzie wstyd. W ogóle zdobyliście ten samochód, co był teraz... Co był teraz na tym? Ła, żeby się nie dać tylko uderzyć. Ja już go zdobyłem, tego takiego dziada, ale wolny jest strasznie. Nie wiem, jak on się tam nazywał. Trzeba było 5 wyścigów sprint wygrać. Ej, super te sprinty są. To są takie wyścigi z punktu do punktu, mega fajne. Dobra, daję radę ten Kalio, nawet chyba na obniżonym jadę teraz. I powiem wam, że skręca fajnie, tylko trzeba trochę mocniej przyhamować, bo mam wrażenie, że mu rzuci tą dupką. Dobra, boys, i tutaj muszę precision. No i poszło. Na konsoli jest input lag, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Na PC-cie gra się łatwiej, w takich jakichś ciasnych miejscach czy coś, bo tu jest 30 FPS-ów tylko. No i niestety... Jest większy input lag. Rekord osobisty, gościu, zobacz, ja tu już parę razy jechałem ten wyścig i kilka razy naprawdę dobrze pokonałem okrążenie. A Kalio tak z dupy sobie jadę teraz. I zobacz, co robię swój rekord, nice. No trzecia pozycja. Mogłoby być lepiej, no. Zobaczcie, dwa Chestery są na przedzie. Dobra, to teraz weźmiemy sobie inny wyścig, ale weźmiemy sobie zawieszenie domyślne, czyli takie podwyższone, i weźmiemy też sobie jakiś tam inny. Zobaczymy, czy będzie różnica w skręcaniu, czy będzie tak samo, czy lepiej. Tarantula, no, Asuka. Zobaczymy teraz. Ktoś wziął 350 do wyścigu, proszę bardzo. Oj, przepraszam. Dobra, ja na razie tutaj nie, bez skrótu jadę. Chociaż kurde, ten skrót zajebisty. Ja pierniczę, poważnie. O, jaki fart, prawie w niego przygrzałem. Ej, no nie ma porównania. Ja pierniczę, jak teraz skręca. I przyspieszenie jakieś takie, Jezu, co się dzieje? Inny samochód, chłopie. Dobra, tu trzeba ten skrót koniecznie wjechać.
Muszę tak trochę spiąć poślady, bo tu łatwo się rozwalić. Tu łatwo się rozwalić grając na PC-cie, a na konsoli ciężko jest manewrować tak ciasno. Ja pierniczę, co ten samochód robi? W porównaniu do innych aut? No, coś nie tak. Trzeba legendarnie uważać. Gościu się rozwalił, o tym właśnie mówiłem. Cisnął cały wyścig, a teraz nagle... Oj, do przodu, dobra, mnie zmyliła minimapka. Ale jak pierdzi! No faktycznie jak Subaru brzmi. Kurde. No i git. Kurczę. Ładniutko. Jest tutaj najdroższy, najszybszy. No ej, mamy tutaj wyścigówkę F1. Prawda? Ja mam tą BR chyba 6, czy jak to się tam nazywa. No mam tą wyścigówkę fantastyczną. Dlaczego wyścigówka jest wolniejsza od jakiejś starej Toyoty? No i spoko, myślę, że dobrałem te kolory. Nie ma szału, jeśli chodzi o wygląd tego auta, ale kurczę, jak się nim przejedziesz, to nagle zaczyna ci się podobać, no nie? A nagle nie jest tak źle. Jakieś edycje cinematic grains? Jakie się wydarzy. Wiesz co, używam edytora do... do robienia zdjęć głównie teraz. Teraz sobie coś tam nagram i wiesz, zrobię zdjęcie na przykład tego samochodu. I tyle, a tak to nie robię takich rzeczy. Kiedyś tak, kiedyś w GTA 4 nawet nagrywałem coś takiego. Nawet mam taki bardzo stary film. Ojej, ja miałem wtedy dziwny głos. Czekaj, może znajdę go. Louis Story się nazywało. To był film, kiedy ja w ogóle chyba zaczynałem nagrywać z głosem. Dobra, robimy teraz, uwaga. Oj, przepraszam. Idealnie w tego typka. Gość, skądś ty się tam wziąłeś? No i zobaczcie, na tych zlotach tu nikogo nie ma. Ładnie trafiłem. Ej, no nie ma nikogo na tym zlocie. Muszę ludzi pozapraszać, wiesz, z sesji, żeby ktoś wbił, a to, te sprinty są naprawdę świetne. Ej, idealnie go, to był kiss the randomowy koleś, o. Tak go idealnie, wiesz, dotknąłem. A zapraszamy tutaj ludziska. Co jest? Kupuj członkostwo i jedziemy, gościu. Ej, patrz jaką stylówę sobie fajną zrobił. Ty, on wygląda jak Jacob z GTA 4. Ten typek. Ciężko jest zrobić taką postać. You are Jacob from GTA 4. Dobra, jest dwóch graczy tutaj. Jeśli chcesz z kimś pościgać, to wyścigi są świetne. Zaproś nas, mi pomachaj. No właśnie chcę mu pomachać, siom. A czy jestem Asuka? Ja dopiero tu przyjechałem do miasta. Halo, ścigaj się ze mną. No dawaj, ścigamy się. Napisał do mnie? Maybe. Czemu się nie chcą ścigać? Ja mam tylko Kalio, najszybszy samochód w grze, no. Tutaj do obserwatorium możesz się ścigać, do obserwatorium, proszę bardzo, akurat się zdarzyło. O, gościu ma Porsche, akurat tego Kometa S2. I pokażę wam teraz fajny skrót do obserwatorium. Mega łatwo jest to wygrać, bo większość osób nie... Ojej, akurat mam obniżone zawieszenie, szlak. Ale tu się przyda. Obserwatorium jest bardzo łatwo wygrać, ten wyścig do obserwatorium, bo można go skrócić. Jak ktoś z was robił te próby czasowe do obserwatorium, to jest jeden taki skrót przez shooterek. Można tam mega sobie fajnie to ogarnąć. I większość graczy jeździ, zwłaszcza na PlayStation, bo na PlayStation nie wiem czemu tak jest, ale pamiętam, że jak wbiłem sobie na PlayStation... Ojej, nie mogę tutaj... Jest, udało się. Udało się? Udało się chyba. Chyba... Nie udało się chyba. Nie wiem. Jak wbiłem sobie tutaj na PlayStation, to zauważyłem, że ludzie często używają GPS-a. Nawet w takich głupich miejscach, gdzie GPS czasami dookoła prowadzi. W każdym razie, jak się ścigasz do obserwatorium, to tutaj można sobie zaraz skręcić w lewo
i tam przez shooterek sobie mega, mega fajnie skrócić. Oj, chyba dalej mam obniżone. Podczas jazdy wygląda na to, że się nie podwyższa. Ej, super brzmi, naprawdę, no faktycznie takie Subaru. Dobra, i tutaj sobie jedziecie, cyk. Tu jest zajebisty skrót. Cyk. O Jezu, nie skręca! Spróbuję tam się zatrzymać na górce i tam sobie go podwyższyć, bo jest strasznie. I tutaj sobie jedziecie. I tutaj prawie nikt tą drogą nie jedzie z tych graczy. Się ścigałem parę razy, nawet ktoś miał tysięczny poziom i o tym nie wiedział. Serio. I zobaczcie, oni sobie, gościu jedzie sobie naokoło, nie? Jedzie tymi zakrętami, a tu spokojnie mogę się zatrzymać i podwyższyć sobie zawieszenie, zanim on tu dojedzie, lekko. Nie działa. O, teraz zadziałało, dobra. Teraz mam już normalne zawieszenie. Coś się zgliczowało przez chwilę. O, i teraz to skręca. I ten ziomek dopiero tu przyjedzie, zobacz. Jedna sprawa, że wiesz, no może słabo jeździ, ale on tu w ogóle tego skrótu nie zna. To jest mega fajny skrót. O, rowerzyści. Ominąłem ich, kurde, nie chciałem ich ominąć. O, ten gościu dopiero, słuchaj, dopiero zawraca. Ciekawe, czy pojedzie tym skrótem. Ty, on gdzieś tam z góry zjechał. On nie pojechał tym skrótem, tylko gdzieś tam zeskoczył ze skały czy coś. Ludzie. O, dawaj, robimy trika, skoro mamy dużo czasu. O, nie to chciałem zrobić, chciałem się odwrócić. No ten samochód jest taki trikowy, napęd na 4 buty, można nim takie odwroty fajne robić. Podczas tych sprintów nie musicie się obawiać też opresorów albo ataków innych graczy, bo tylko dla gościa, z którym się ścigacie, są włączone kolizje. No chyba, że gracie na PC-cie, no to tam wiadomo, cheaterzy są, to zaraz się ktoś może rozwalić bez problemu. Nie w tą stronę chciałem się wrócić. Ajajaj. No i git. 10 tysięcy się dostaje za ten wyścig, także... Ale przede wszystkim one są fajne do jazdy. Jak ktoś zna mapkę dobrze, to może sobie szybko dojechać z jednego punktu do drugiego. No ej, bo także korzystajcie z tego skrótu, bierzcie jak swoje, bardzo fajne. Chociaż na obserwatorium, no też trzeba trafić, no nie? Jeszcze są tam inne miejsca, gdzie się gdzie trzeba dojechać i zawrócić i wrócić. Pełno cheaterów, no właśnie. A tutaj chociaż jest jakaś taka rywalizacja, nie? Możesz faktycznie się pobawić, nie tylko grać sobie tak dla siebie, ale też możesz sobie właśnie tak competition, to się tak mówi? Pograć, nie competition, jak to się mówi? O, po prostu można sparingi robić. Chociaż na konsoli też można oszukiwać, bo są takie specjalne dodatki do padów, coś, takie coś tutaj sobie, takie coś przyłączasz z tyłu pada i wtedy jak masz na przykład auto aima, jak do kogoś tutaj celuje, to widzisz, że celuje jej w body, nie? A to urządzenie sprawia, że natychmiastowo masz przycelowane na głowę. Ten gościu do mnie jedzie tu w ogóle, on ma nagrodę za głowę. Ty, jedzie do mnie, chyba chce się zemścić za to, że przegrał czy coś. A ja chcę nagrodę za głowę. Będzie chciał... Co on robi? Będzie mnie strzelał czy nie? Nie wiem. Ma nagrodę... Dobra, nie będzie się strzelał. No szkoda, ma nagrodę za głowę, ech. No i fajny ten samochód, powiem wam, że z wyglądu jest taki sobie, z przodu zwłaszcza. Ale no, jak już się stuninguje i trochę przejedzie tym autem, to jest kozak.